28 lipca przypada trzecia rocznica śmierci wybitnej wokalistki zespołu Manam, Olgi Sipowicz, znanej jako Kora. Z tego względu razem z Wiktorem wpadliśmy na pomysł, aby nagrać studyjnie piosenkę Krakowski Splin i przy tym oddać muzyczny hołd wybitnej wokalistce. Praca nad projektem to 5 dni nagraniowych, 200 metrów kabli, 2 realizatorów dźwięku, 2 producentów oraz 30 muzyków, naszych przyjaciół. Organizacja takiego projektu wiąże się ze sporymi kosztami i nie udałoby się tego wszystkiego zrealizować, gdyby nie wsparcie finansowe od firmy Galicja. Taki projekt dla nas, jako dla młodych muzyków, jest naprawdę bardzo dużym doświadczeniem. Przede wszystkim pracy w studio, ponieważ praca w studio różni się od pracy na scenie, grania koncertów. Jako młodzi muzycy mamy teraz możliwość po prostu zdobycia tego doświadczenia. Efekty naszej pracy pojawią się już 28 lipca na kanale Aldente Studio na platformie YouTube. Nie możemy się doczekać.